Cześć, dzień dobry, w szumi lesie. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak sobie tu robimy tynki gliniane, znaczy drugą warstwę tynku, taką zbrojoną. I teraz tak, gdzie będziemy ją robić? To jest taka druga warstwa, tak? Najpierw jest obrzutka, to polecam obejrzeć ten poprzedni film nasz, jak robimy obrzutkę, żebyście widzieli, jak to się robi, a później warstwa zbrojona, która tutaj już jest w jednym miejscu zrobiona, a później na to, jeśli ktoś ma ochotę, robi sobie tynki wykończeniowe, gładkie. My akurat nie wiemy jeszcze, na jakim etapie będziemy jaki pokój kończyć, więc na razie jest zrobione tylko to. Powinna być obrzutka sucha, żeby zrobić ten równo od ściany. Różni sobie ludzie robią. Na przykład ja pomyślałem o pewnej rzeczy, którą później czyta w moich myślach, chyba tam obserwuję też budowę u Marka Bogdańskiego, pozdrawiam. To ja sobie już tak jakiś czas temu wymyśliłem i chyba właśnie robi tak samo, albo podobnie, że nabija na te słupy po prostu listwy od góry do dołu, takie powiedzmy, nie wiem, jak ktoś chce mieć 4 cm tynku, to 4 cm czy 5 i może sobie później patrzeć deseczką pomiędzy jednym słupkiem a drugim, czy odległość, prawda, tutaj jest mniej więcej dobra. Natomiast ja po prostu nie mam drewna, nie mam czasu go nawet zamówić i koszta i przycinanie i roboty pełno. Nie mam czasu, siły na to, więc wymyśliłem sobie coś takiego, innego. To znaczy, jest jeszcze taka metoda u pewnego Łukasza, pozdrawiam, widziałem, on sobie robi to samo jakby, tylko że nie listwy, tylko takie klocuszki po prostu nabija i później sobie przykłada od jednego klocuszka do drugiego, do trzeciego i patrzy mniej więcej, jak to wygląda. Troszkę mniej metoda dokładna, no bo tu można jechać po całej długości, a przy klocuszkach tylko w niektórych miejscach. Natomiast my zrobimy jeszcze mniej dokładnie. A mianowicie na razie w ogóle będziemy sobie robić tynki, jak będziemy sobie mniej więcej na oko chcieli w tym filmie. Ale ja pomyślałem, że można też i do oczepu zamontować krótsze listewki albo dwa punkciki takie i do podwaliny dwa punkciki, później jedną długą łatą sprawdzić, czy mniej więcej jest równo. Nam też nie zależy tak bardzo na tym, żeby te tynki były jakoś idealnie równo, wszystko tam sobie gładzimy ręką i te wykończeniowe tynki być może też gdzieś zrobimy dokładnie na równiutko packą, a być może część będziemy sobie jechać ręką, bo takie kształty fajnie, bardziej takie przyjazne moim zdaniem, takie naturalne. No zależy, co się tam komu podoba, prawda? To mogą być. Czyli żeby zrobić taką warstwę tynków, jak jest tutaj, to musimy najpierw zrobić obrzutkę. Odsyłam do tego poprzedniego filmu o obrzutce, a teraz powiem o tym, co trzeba przygotować do tego tynku. To znaczy, znowu obrzutkę, czyli mamy tutaj dwa wiaderka. Jakby ktoś nie oglądał, to odsyłam, ale na szybko. Trzy łopaty ciasta glinianego, takiego, to mówię, nie, lepiej obejrzyjcie poprzedni film. Trzy łopaty, szpadle piasku i woda, robimy do takiej konsystencji, żeby można było to nakładać. Ta jest wyjątkowo rzadka, mi wyszła, więc w ogóle chyba nie będę dodawał wody. Trzeba mieć betoniarkę, nówka sztuka. No nie stać nas było na większą betoniarkę, to jest betoniarka na 230 V. Na te 380 V nas nie było stać, po prostu są droższe, większe, wygodniejsze, łatwiej w nich może robić. Natomiast no, taki mamy budżet, jaki mamy, a właściwie żaden. Dlatego robimy w takiej. Co tutaj mogę powiedzieć o niej? No trzeba sobie tu ustabilizować ją tak i nie przesadzać z ilością materiału, żeby nie przegiąć. Ponieważ ja takich idealnych proporcji jeszcze sobie nie wypracowałem i też niepotrzebnie wam podawać, bo każda glina może być inna, to po prostu postaram się tylko pokazać mniej więcej, jak to robimy. Czyli trzeba mieć tak blisko piasek, bo jeszcze piasku będziemy dodawać, tam jest proporcja 1:1, glina z piaskiem, to wrzucimy do betoniarki i każde wiaderko ma 3 łopaty gliny, więc
i 3 łopaty piachu, więc żeby zrobić z jednego wiaderka proporcje 1 do 2 z piaskiem, to musimy jeszcze do tych dwóch wiaderek w sumie, jak wrzucimy, to musimy jeszcze 6 łopat nie gliny, tylko piasku wrzucić, być może wody, ale to zobaczymy, i słomkę. Zaraz idziemy właśnie po słomkę. Słomkę mamy taką różną, troszeczkę mamy takiej zebranej, co tam gdzieś nam spadła przy robotach, ale postaram się gdzieś znaleźć taką lepszą, czyli po już jakby koszeniu tą szlifierką kątową, po strzyżeniu, jest taka właśnie, o, drobniejsza, fajniejsza na zbrojenie. Więc bierzemy sobie cały wór, tego idzie dużo, no może cały worek to nie zejdzie nam, natomiast no sporo idzie tej słomki. Oczywiście te proporcje też każdy może mieć inne, może więcej dawać słomy, może mniej, ważne, żeby później się dobrze kleiła. To już pokazuje, o co biega. Zaczynamy wyrabianie. Oczywiście można te rzeczy, kolejność wrzucania też sobie wypracować, jak u Was jest najlepiej. Niektórzy może mają przerobioną ładnie glinę z zimowania tej gliny, więc być może nie potrzebują robić jakieś na przekładki piasek, glina i tak dalej. Niektórzy może mają glinę sproszkowaną, będą też robić trochę inaczej. Ja robię mniej więcej tak, jak tutaj mam intuicję, żeby to zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to robię właściwie drugi raz teraz przy Was tu na budowie w Szumilesie. Może jeszcze zmienimy te kolejność. Zobaczymy. Chcę na razie przesadzać z tą słomką. Poszły do tej obrzutki, czyli do proporcji 1 do 1. Poszedł piasek, żeby zrobić 1 do 2. I poszła słoma jeszcze do tego, tak żeby zrobić, żeby mniej więcej na 3 łopaty piachu, też 3 takie porządniejsze garści, zrobić tego. No. Słomki dorzucić. Oczywiście już widzę, że troszeczkę za gęste to jest na tę chwilę, trochę za bardzo się skleja, więc możemy dodać jeszcze wody. Właściwie powinniśmy od wody zacząć, żeby to zagęszczać. Natomiast niestety ostatnio, jak zrobiłem tak, że najpierw wlełem wodę, to potem się okazało, że było jej za dużo. Było to zbyt rzadkie. Po prostu musiałem cały czas dosypywać i nagle mi się zrobiło z tego cały bęben. I to też, no nie mówię, bo betoniarka się kręciła, ale po prostu za rzadkie było i za dużo tego wyszło w finale. Tu możemy jeszcze wlać resztkę wody. Powinniśmy od wody zaczynać. I to jest taki pierwszy błąd, żeby, no ale to mówię, wypracowanie proporcji. Teraz na chwilkę zatrzymam betoniarkę, żeby naprawić błąd, ponieważ ona za bardzo się tutaj już skleiła tam na końcu, więc można ją troszeczkę ruszyć. Całe szczęście nie skleiła się jakoś tam szczególnie. Można ją po prostu tutaj ruszyć, żeby ona się wydobyła z tych przestrzeni tam, gdzie się posklejała za mocno bez wody. I po prostu włączyć jeszcze raz, niech dalej się przerabia. No i
tak powiedzmy tam te 5 minut załóżmy, dajmy temu, niech się wymiesza, pokażę później co dalej. No wyłączyłem betoniarkę, bo już widzę, że właśnie to dodanie wody spowodowało tyle, że po prostu jest to za rzadkie, niestety. I troszeczkę jest za dużo słomki, dlatego muszę jeszcze dodać proporcje dobre. Podejrzewam, że 2 łopaty gliny i 4 łopaty piasku tutaj już powinny zrobić robotę, taką mam nadzieję. Nie mam tej obrzutki zrobionej, ale właśnie dlatego mówię w proporcjach. Tu mam dobrą, dobrze przerobioną glinę, więc dorzucę po prostu samej gliny 2 łopaty, a 4 piasku. Będziemy mieli proporcję 1:2, tak jak i tam wcześniej była to robiona. No mówię, nie należy przesadzać z ilością wrzucaną do betoniarki, ponieważ jeżeli źle obliczymy proporcje, jeszcze mamy je niewypracowane, tak jak ja teraz z wami tutaj je wypracowuję i to trzeba kilka prób zrobić, no to później trzeba było najwyżej z niej wyrzucić to i robić jeszcze raz, albo połowę wyrzucić, bo możemy przesadzić z jej ładownością. W tej chwili tak naprawdę dorzuciłem jeszcze 4 łopaty tej gliny, takiej przerobionej, całkowitej gliny, ale ponieważ ona jest właśnie mokra, no to jeszcze do tego, żeby zachować proporcje, dodałem 8 łopat piasku i jeszcze kilka garści słomy. Niedużo, ale pół takiego wora słomy poszło. W worku jest ona nieubita, więc to wcale nie jest tak dużo. I mamy w tej chwili mniej więcej taką konsystencję. Teraz wyłączymy. Wyłączę i zrobimy taki mały test. Glina musi być taka, żeby... Ciężko mi to opisać, ale ona powiedzmy, że może spadać z ręki. Natomiast nie powinno się tak ześlizgiwać, że w ogóle sama woda. Ani też nie powinna być jakaś mega, mega twarda. Też warto tyle dorzucić słomki, żeby czuć ją było. Żeby ona była plastycznie układalna, że tak powiem. Natomiast też, żeby nie było za dużo tej słomy, bo po prostu będzie ciężko to układać i będą się robić dziury jakby w glinie. I taki sobie teścik można zrobić. Oczywiście nie jest on jakiś tam super miarodajny, ale można wziąć taką kuleczkę i po prostu mam nadzieję, że trafię tam, gdzie nagrywam, rzucić na ścianę. Trafiłem? Czy nie? Bo już teraz sam nie patrzyłem się, gdzie rzucam. Ja to jeszcze raz. Jeżeli się przykleja... Dobra, patrzę, gdzie rzucam. Kurde, nie wiem, no chyba było widać, nie? Przykleiła się, tak? Nie spadła, więc jest w miarę przyzwoicie. Oczywiście jak się rzuci na drewno, to się jakby mocniej spłaszcza, ale tego typu zaprawa już jest całkiem przyzwoita. I teraz co tutaj dalej można sobie zrobić? Po pierwsze trzeba wyjąć to z betoniarki, nie ma się co bawić jakieś wyjmowanie do wiaderka, tylko ja sobie po prostu biorę kastrę pustą, jakąś tam gdzieś może znajdę, gdzieś jakaś jest, chyba tutaj położyłem. A przyszykowałem worek z sieczką, a chodziłem i szukałem innego. No dobra, nieważne, zaraz wam pokażę. Słuchajcie, zaprawa do użytku nadaje się bardzo długo. Nawet jakby wam zaschła w pewnym momencie, można dolać wody i znowu ją wyrobić. Gdybyście nie dali rady całej naraz na przykład zużyć. No co, włączamy betoniarę. Żeby się nie cackać za bardzo, to bierzemy po prostu do wiaderka połowę, bo to jest bardzo ciężkie.
No, powiedzmy, że połowa. A ja mam brudne ręce. Zaraz wam dalej dogram. Słuchajcie, ciężko tak te proporcje dokładnie wam podać, bo mówię, glina może być różna. Tak mniej więcej ona w konsystencji wygląda, możliwa do nakładania. Oczywiście można zrobić trochę bardziej chudą, suchszą, trochę mokrzejszą. No ale generalnie może być taka, jaka jest. Im po prostu im jest bardziej mokra, tym trudniej ją nakładać w sumie. I też dłużej schnie i może bardziej popękać. Ale jeżeli jest taka, że się ją ruszy i ona zostaje, a nie, że całkiem opada, to znaczy, że jest dobra moim zdaniem. Idę, pokazuję, jak nakładam. No i bierzemy się za robotę. Oczywiście mówię, ta obrzutka tutaj jest zrobiona bardzo kiepsko, więc będzie dużo roboty. Można robić w rękawiczkach, bo jednak trochę ta słomka i piasek rysuje łapy. Ale mi się nie chce. Ja robię tak, że biorę po prostu kawał i tutaj wymaga to ode mnie dużo roboty niestety. Trzeba to wmasować porządnie, miejsce przy miejscu, tak żeby i tak to wypada robić porządnie, ale tu zdecydowanie jeszcze bardziej, gdyż ta obrzutka jest zrobiona po prostu nieciekawie tutaj i chcę, żeby ta słoma i ta glina jeszcze tam się wcisnęła dalej niż normalnie bym to robił na dobrej obrzutce. Wcieramy kółeczka, można oczywiście też troszkę tak poklepać gdzie nie gdzie i zatrzeć, wtedy ona po prostu podczas tych uderzeń tam się bardziej ze sobą skleja i układa lepiej. Oczywiście zawsze spada część tej zaprawy z ręki, nie należy się tym przejmować, można to z powrotem rzucić, wymieszać i nakładać jeszcze raz. Tutaj akurat nakładam taką teraz nie taką bardzo grubą warstwę. W ogóle te chtynki tutaj będziemy mieli jednak chyba nie 5 cm, tylko tak ze 4, bo nie chcemy też niepotrzebnie robić zbyt dużych, żeby nam miejsca nie zajmowały w środek domu. To tak się mówi, ale każdy centymetr jest nieraz istotny. No ale też nie będzie tu na przykład tak, jak się rozmaśli, to ona ma raptem centymetr, tak? A tutaj już ma ze 2-3 centymetry. I po prostu przy jeszcze kolejnej warstwie wykańczającej jest taka grubość, jaka mniej więcej jest zalecana do tego typu tynków. Jak ją wmasujemy dobrze, to teraz na próbę można ją się starać oderwać. Widzicie, ona już się tam zaczepia, prawda? O te słomki poprzednie. Znaczy poprzednie, no o te słomki właściwe i o tę kiepskawo zrobioną obrzutkę. I jak się ją wetrze, ona zaschnie. Ta warstwa to całkiem jest przyzwoicie to zrobione. I teraz można jeszcze, żeby już tak pokazowo to zrobić, można zrobić sobie z drugiej strony tutaj kawałeczek tego tynku. Tu jest akurat taka kostka, była troszeczkę tam źle przycięta, czy źle włożona i troszeczkę jest głębiej. Można to zawsze właśnie wyrównać jeszcze wcześniej, powiedzmy, albo gliną lekką, albo teraz. Generalnie ciężko jest zrobić ścianę naprawdę bardzo krzywą, ponieważ nawet jeżeli zostawimy tak jak teraz, to później można zmoczyć to troszeczkę i wetrzeć kolejną warstwę. Oczywiście lepiej jest to zrobić od razu, bo ona się lepiej ze sobą łączy, trzyma. Ale da się jeszcze poprawiać tynki gliniane później, całkiem przyzwoicie to robiąc. O co mi chodzi, żeby tutaj akurat mi się musiał trafić dołek, no. A chciałem pokazać szybko, bo już mi się bateria też wyczerpuje od kamery.
powiedzmy, że jak tu już zrobimy na gotowo, mniej więcej i tu, to można teraz sobie spokojnie albo to robić od razu, albo po prostu te przestrzenie w gwoździki tam wsmarować, wklepać troszkę, wsmarować i one będą się chować pod zaprawą. Tutaj nie ma jakichś tam obaw o to, że sobie rękę o nie poharatamy, bo one są bardzo głęboko w sumie wbite. Ja teraz nakładam warstwę, która jest tak naprawdę dwa razy bardziej odstaje od ściany niż te gwoździki. Ale dzięki temu, że jest to zbrojenie ze słomy, to jest szansa, że po prostu nie poodchodzi, to nie popęka. Dobrze. Oczywiście są ludzie, którzy od razu to zarysowują packą, na przykład zębatą albo taką zwykłą packą, po prostu bokiem packi robią takie rzeczy, żeby już zapobiec spękaniu, żeby robić spękanie takie kontrolowane i żeby to była powierzchnia na kolejne warstwy tynku, znaczy warstwę tę wykańczającą. Aczkolwiek ja tego nie robię, ponieważ pierwsze, nie wiemy jeszcze, gdzie będziemy chcieli zostawić taką ścianę, bo to też jest fajne, a gdzie wyrównywać. Poza tym można to też zrobić później, tylko że jak tynk zaschnie, to po prostu trzeba na przykład, nie wiem, może szlifierką kątową z tarczą do betonu i zarysować, albo zostawić to i zobaczyć, czy w ogóle spęka nam. Jeżeli nam spęka ten tynk, to też w tych miejscach, gdzie chcemy nałożyć tynk wykańczający, gładki, to też dobrze, bo już mamy naturalne spękania, szczeliny, w które można ten tynk wcisnąć i nie trzeba się martwić tak bardzo właśnie takim zabezpieczaniem, nacinaniem takim naturalnym. Natomiast ja podejrzewam, że nam nie spękają tynki w ogóle, ponieważ przy tych proporcjach, właściwie jak przy każdych proporcjach, jakie robiliśmy, jeśli chodzi o glinę i piasek, to nawet przy samej glinie, która ma największy skurcz i powinna spękać, to spękała nam tylko próbka, która była bez sieczki słomianej, a te wszystkie z sieczką, one nie pękały w ogóle, więc albo mamy jakiś fart, albo dobrze zrobiliśmy, że no po prostu być może, że w ogóle nam nie popękają te tynki, a jak będziemy potrzebować zrobić na to warstwę ładną, wykańczającą, gładziutką, to po prostu sobie to zarysujemy. Już jak będzie suche, będzie to trochę trudniejsze, ale jak się nie ma takiego dobrego planu, jak to zrobić, to lepiej nie zarysowywać od razu, bo później jak się okaże, że jest miejsce, w którym byśmy chcieli zostawić tego typu tynk, a będziemy mieli taki porysowany, no to już jest trudniej, prawda, bo niestety trzeba będzie to zaklejać, co też jest możliwe, ale mówię, wmasowywać najlepiej, znaczy to nasza taka metoda, tak, wmasować, troszkę można przyklepać, jak gdzieś jest naprawdę taka bardzo długa słomka, można ją wyjąć, bo ona nic nie łączyła, a jak nie, to sobie tak o, pyk. I teraz jeśli chodzi o te odległości od ściany, mi się kamera wyłączyła. Odległości od ściany chciałem powiedzieć. Ja robiłem to tak sobie nagrywając i nie starając się robić równo, a i tak w miarę to wyszło przyzwoicie. Można to właśnie, jak ktoś bardzo chce mieć równiutko, no to właśnie wcześniej nabić listwy albo te klocuszki i sobie łatą sprawdzać, jakie to są odległości. My akurat nie będziemy chyba tego robić, bo nie będziemy się tak bardzo przejmować permakulturowym kształtem ściany. Chyba że gdzieniegdzie wpadniemy na pomysł, że ma być też pokazowo ładnie. Może w salonie jakąś ściankę to pykniemy tą ostateczną warstwą tynku, tak żeby było równo bardzo. Dobra, zrobię ileś tam jeszcze, ile mi się uda i może później jakoś tam podsumuję szybciutko. Jednym wkładem bez betoniareczki. Właściwie to dlaczego to się nazywa betoniarka, skoro nikt betonu w tym nie kręci? Tylko mieszalnik jakiś taki wolnoobrotowy, wolnoopadowy czy co? Betoniarka, gliniarka u nas. Jeszcze trzeba jej imię wymyślić. Jednym tym wkładem zrobiłem tyle. Była przęsełka do pewnej wysokości,
Nie robiłem wyżej jednego, bo ani drugiego, bo po prostu tam jeszcze muszę zamontować, ciągle zapominam, deski do przywieszania szafek kuchennych. No, mamy znajomych, którzy mają to zawieszone na tynkach i nic tam nie spadło. Jednak ja uważam, że powinien się to zamontować, więc tyle mniej więcej. Czyli to powiedzmy, że były z 3 wiaderka obrzutki jakby tej gotowej, takiej przygotowanej. Do tego jeszcze piasek, słoma. To tyle nam wyszło. Myślę, że nie ma co przemęczać zbytnio betoniary, jak ktoś, zresztą jak ktoś robi sam, tak jak ja, bo nie ma nikogo do pomocy, to teraz mogę iść sobie tam narobić znowu zaprawy, trochę odpocząć i znowu później iść dalej. Grubość tych tynków może być różna, może mogą mieć tylko 3 cm, mogą mieć 10, wszystko zależy, jak to chce mieć. Im grubsze te tynki, tym więcej regulują powietrze, wilgotność powietrza, więcej ciepła pochłaniają i później oddają też, są takim akumulatorem ciepła. Pewnie czegoś tam zapomniałem, pewnie na innych warsztatach, na innych filmach gdzieś będziecie widzieli inne metody na obrabianie tego. Jeżeli ktoś ma ochotę się nauczyć paćkać albo cały czas słomować, to zapraszamy. Oczywiście proszę pamiętać, że nagrywam to już jest wrzesień 2018, jeśli ktoś będzie kiedyś w przyszłości grubo daleko to oglądał, no to już się nie popaćka, ale dla tych, co na bieżąco oglądają, no to staram się właśnie jakieś tam nowości do wam wrzucać i zapraszać, ponieważ te wszystkie proporcje, które wam dzisiaj podałem, mogą się u was nie sprawdzić, jeśli będziecie mieli inną glinę. No i po prostu nie warto, uważam, czerpać wiedzę tylko z książki, z internetu czy z jakiegoś tam telewizorni jakiejś artykułów, ale również pojeździć trochę, popatrzeć, jak to się robi, wziąć w rękę przede wszystkim, ponieważ dopiero wzrokowo i czując ręką jesteśmy w stanie jakoś sobie to określić, czy ta zaprawa, która jest u nas, jest podobna do tej, którą robiliśmy gdzieś indziej na warsztatach. Trzeba zobaczyć, jak to się mocno wmasowuje, jakie ruchy mniej więcej, pojeździć sobie po kilku miejscach i wtedy nabiera się po prostu wprawy. Gdybym ja nie jeździł nigdzie, to też bym się za to w ogóle sam nie wziął, chociaż to głupota samemu taki duży dom budować, no ale nie mam za bardzo wyjścia i tak robię. Do zobaczenia, mam nadzieję, że tutaj u nas, chociaż ostatnio nikogo nie było przez 2 tygodnie, no ale może kogoś te tynki interesują, no to wtedy można tutaj sprawdzić, bo to, że ja wam wrzucę taki filmik, to nie znaczy, że już będziecie to umieć, to jednak trzeba dotknąć, sprawdzić samemu, pogadać jeszcze na miejscu, bo na pewno na filmie czegoś tam zapomniałem powiedzieć i dopiero będziecie mieli jakiś taki pogląd na to właściwszy. A jeszcze na koniec wam pokażę, ile mi się dzisiaj udało zrobić. Nie zrobiłem jakichś mega ilości, bo też po prostu nagrywam dla was, czas mi to zajmuje i nie jestem w takim trybie pracy, jakim powinienem być, jestem zmęczony i nie za bardzo w ogóle mam ochotę coś robić. No ale co, dzisiaj obrzutkę tutaj u góry zrobiłem. Te dwa kawałeczki, te tutaj dwa przęsełka, tam pod oknem jednym i pod oknem drugim. A co do tynków, to zrobiłem to, co już wam pokazywałem, tutaj do pewnej wysokości te dwa, to zrobiłem pod oknem, tutaj część już była, tu tak mniej więcej od tego miejsca, a światło źle tu łapie, znowu kurczę w środku strasznie ciężko to ustawić, no to od góry to zrobiłem, idąc tu w dół pod oknem i tu. No i zacząłem sobie tak na półokrągło troszeczkę wykańczać to okno, ale też jeszcze nie wchodziłem tutaj, bo nie wiem, czy najpierw okien nie założymy, a dopiero będziemy się bawić dalej w tynkowanie, żeby się nie uszkodziło tu przypadkowo. No i te dwa przęsełka od samej góry do dołu, tu też z częściowym już zajechaniem na okno. Tyle mi się udało zrobić. W sumie samych tynków można policzyć tak, że na przykład tu 2, 3, właściwie 4, 5 przęsełek, 6, 7 przęsełek mniej więcej dzisiaj zrobiłem. Gdybym robił tylko to, nie bawił się w nagrywanie i tam w te obrzutki, no to powiedzmy, że te 10 spokojnie bym zrobił, może nawet więcej, czyli licząc
ile mamy tutaj, to nawet licząc, że raz, dwa, trzy, cztery, tam nawet licząc 5, 6, 7, niech będzie 8 i 9 nawet tam, chociaż to takie mniejsze są elementy, czyli spokojnie jedną ścianę można samemu jednego dnia zrobić. Troszeczkę jeszcze za cienką tę warstwę kładę, ale zastanawiam się, czy nie jest ona wystarczająca. Nie musimy mieć koniecznie 5 cm, możemy mieć 4, też nie będzie wielkiej tragedii. Tyle, co mogę zrobić sam. Jak ktoś ma ochotę się popaćkać, to zapraszam i do nas, i gdzie tam jeszcze blisko jest, bo warto tego dotknąć, nauczyć się na własnej skórze, się przekonać, jak to wszystko działa, jak to idzie. To jest najlepsza nauka, pomijając te internety, książki i inne rzeczy, to jednak praktyka czyni mistrza, jak to się mówi. Może kiedyś nim zostanę, a może nie. No i tyle, taka metoda nasza, mówię, zawsze podkreślam, szukajcie innych też metod, konfrontujcie sobie wiedzę, bo to zawsze po prostu jest lepiej. Do zobaczenia, jak to ma ochotę, telefon gdzieś tam u nas, do nas jest zawsze, można zadzwonić, przyjechać, popaćkać się, roboty jest w ciul i myślę, że się nie wyrobimy z tym wszystkim, także droga otwarta do zabawy dla Was. Do zobaczenia, pa, pa.